Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Wiedźmin 2, Zabójcy Królów i jestem w trakcie atakowania smoka właśnie. I właśnie już prawie koniec atakowania smoka, tylko nie wiem czy mi się uda, ale spróbujemy. O to jest wkurzające według mnie, wiecie. Nie mój drogi, nie. What the fuck? Nie, tylko nie to, proszę cię, nie! Quen, szybko Quen! Dobra, pięknie. I teraz nie wiem, czy mi się uda teraz zabić go. Gdzie ty jesteś, skurczyby? Dobra, jesteś. Już prawie mu mało żyć zostało. Ale nie wiem, czy mi się uda. Pięknie! Zostało mu tylko troszeczkę żyć! Ja nie chcę, żeby to przegrać w pioruny. Pięknie! A i teraz jest najgorsze. Albo i nie. O, fajnie, dobra, jest, udało nam się. Nie chciałem wam tyle czasu zajmować. Nie wiem, ile by to zajęło nam. To atakowanie smoka, ale tu prawie faktycznie skończyłem atakowanie. Ale udało się, jest! Uff, było gorąco. Ja bym może od początku atakował go, ale to trochę może... Jeszcze raz powtórzę, się czasu by zabrakło. Znaczy, trochę by dużo czasu to zajęło, o tak powiem wam. Bo ja to trochę nawet spora, to wam chyba z 4 minuty. Czy jakoś jak... Czy... No, coś w czym deseń. O kurde. Ale powiem wam szczerze, że ten smok jest bardzo słaby. Bardzo, no nawet. No jak ktoś ma na przykład słaby level, no przecież, bo ja mam 33 teraz w tej chwili. I... Jak na przykład ktoś ma, no, słaby level, jak się powtórzy jeszcze raz. No na przykład jeszcze słabe jakieś moce. Bo na przykład miałem problem jeszcze w tym, gdyby... przy atakowaniu tych gości właśnie, co ostatnio ich zabiliśmy chyba. Tak, w poprzednim odcinku? Chyba poprzednim, nie wiem. Odejdziemy, nie będziemy go zabijać tam. Znaczy Saski nie będziemy zabijać i niech tam jeszcze żyje chociaż. Ona jeszcze będzie żyła, ale... Ledwo. Ledwo wytrzyma pewnie, ale wyjdzie. Niech żyje to. I tak już padło. Okej, w tym czasie vlog min. I to będzie już praktycznie epilog. Powiem wam, że się bardzo cieszę, że kończymy już tę grę. O kur... Aj ta Filipa, kurde. Jak ona wyszła z tamtych lochów, to ja nie wiem. Nie wyobrażam sobie, jak ona tam stamtąd wyszła, nie wiem. Ale zobaczycie zaraz. Będzie, kurde, fajna zabawa, co nie? Ja bym ją zabił, kurde, teraz, ale... O kurde! Jakby się nie odzywał, to by jeszcze żył, co nie ten strażnik, ale się odezwał, no... No i cóż... Padli. Padli jak, nie wiem, jak wieprzaki. Wow, jak te fajne ciała znikają, tak widzicie? Znaczy nie znikają, tylko tak się jakoś tak dziwnie palą. Ale fajnie to wygląda, powiem wam szczerze. Fajnie. Ok,
Okej, dopiero teraz będzie epilog. Dopiero teraz. No fajnie, fajnie mi się grało w tą grę, powiem szczerze. Najgorzej to było... najgorzej to było, kurczę, już nie pamiętam, wiecie. A, szukanie tego. Jak to się nazywa? Poszukiwanie tego, kurde. A, zagadki właśnie, to były najgorsze według mnie. O Jezu, zagadki. Ach, jakie lubię zagadki. Był taki tytuł właśnie, pamiętacie pewnie. Najbardziej nie lubię tych zagadek, bardzo nie lubię. No ale cóż, jak każe, to trzeba zrobić, co nie? Chociaż trochę tam zrobiliśmy. Ale też niepotrzebnie właśnie oglądałem u jednego gościa właśnie tego, zagrajmy czy jakoś tak. Niepotrzebnie właśnie, no ale niektórych rzeczy właśnie nie widziałem tutaj. Jesteś cały? Mniej więcej. A smok? Smoczyca. Saskia. Żyje. Jest ranna, osłabiona upływem krwi, ale żyje. To dobrze. Urok wciąż działa. Nieważne, póki Saskia żyje, jest nadzieja na zdjęcie czaru. Poza tym nie zabijam smoków. Filippa nie zrezygnuje z tak potężnej broni. Triss, zrozum. Ostatnią rzeczą, na jaką mam ochotę, jest zaszlachtowanie jednej z najpiękniejszych istot, jakie w życiu widziałem. Saskia to uosobienie dobra. Jest dokładnym przeciwieństwem Eilhart i twoich byłych przyjaciółek. To one zasłużyły na karę. Masz rację. Chciałam tylko... Wiem, co chciałaś. W pewnym sensie masz słuszność, ale tym razem to nie kalkulacja jest ważna. Jeżeli jest chociaż cień szansy na odczarowanie Saski, trzeba spróbować. Chodźmy stąd. Leto pewnie zdążył uciec. On czeka na ciebie. Czeka? Mhm. Tam, gdzie obozowali Temerczycy. Chodźmy. I teraz właśnie będzie najgorsze. Skąd wiesz? Po ataku smoka zapanował kompletny chaos. Próbowałam się dostać do kwatery Filippy. W jednej z uliczek podszedł do mnie przerażony mężczyzna i wręczył list. Był śmiertelnie przestraszony i błagał, bym nie zrobił krzywdy. Powiedział tylko, że to do ciebie. List był krótki. Czekam w obozie Temerczyków Leto. Leto, Sreto. Co tu się wydarzyło podczas mojej nieobecności? Leto, kurde. Wszyscy królowie mieli znacznie więcej zbrojnych, niż przystało na pokojowe obrady. Podczas ewakuacji doszło do incydentów. Co to jest? Kedweńczycy ścieli się z Temerczykami. Zakonnicy zgwałcili dwie czarodziejki i zabili paru śmiałków, którzy próbowali interweniować. Myślisz, że Rada i Kapituła przetrwają? Dobra, tylko jak chcą najpierw się wydostać, o to jest pytanie. Krwi. Ale czy przetrwają? Aha. O! What the fuck? Czarodzieje są częścią tego świata, czy to się komuś podoba, czy nie. Muszą mieć... No! What the fuck? Co jest do jasnego pana? Kolejna loża. Dlaczego znowu się... O, dobra, mogę biegać! Fajnie. Dobra, gdzie jest ten Leto? Leto po Leto. O, Jorbet! Wow, ale fajnie go wywieźli. Wygodnie by pewnie było. Chyba się budzi. Bzdury opowiadasz. Skurwysyn jest w agonii. Popatrz. Najzmyślejszy elfi bandyta. Zgnojony jak zwykłe ścierwo. Lnę się, że to robota jakiegoś maga. Nie powinieneś był brać tej błyskotki. Zapytają, co miał przy sobie. A ty im nic nie powiesz, rozumiesz? Ej, wy! Idźcie precz! Jeńca pilnujemy! Jeńca? Jakżeście go pojmali? Nie twoja rzecz, dziwolągu! O, ty! Wiadomo, co stało się z Roszem? Tak. Radowid chciał go kupić. Jak się dobra, idziemy dalej. Odmówił. Pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają. Temeria może zniknąć tylko z mapy, ale póki żyją tacy ludzie, dobra, jak Rosz, jest mamy nadzieja na jej odrodzenie. What the fuck? Wyrzutów. Sam pytałeś. I teraz tak jest. Teraz będzie trudniejsze troszkę. Co oni to odpierdzielają? What the fuck?
To nie jest miejsce dla wiedźminów, chociaż znam cię i wiem, że pojawiasz się wszędzie tam, gdzie się coś dzieje. To prawda. Czasami zupełnie przypadkowo. A tym razem to też przypadek? Powiedzmy, że mam tu coś do załatwienia. W takim razie się pośpiesz. Kiedy skończymy sprzątać bałagan, który zostawili królewscy żołdacy, Lok Mwyn zostanie magicznie zapieczętowane. Wynosicie się stąd? Tymczasowo. Wkrótce wrócimy, żeby odbudować miasto. Lok Mwyn odzyska dawną świetność. Do tego czasu nie chcemy, żeby pętali się tu awanturnicy i łowcy skarbów. Radowid wam zaufał? Zdobędziemy jego zaufanie, kiedy doprowadzimy przed królewskie oblicze Chilin de Tancarville i pozostałe zdrajczynie z loży. To może potrwać. Chila uciekła z Lok Mwyn, korzystając z magaskopu. Mamy czas. Nie będzie się ukrywała wiecznie. W końcu wpadnie w nasze ręce. Wybacz, ale nie mogę poświęcić ci więcej mojego czasu. I śpiesz się, za godzinę miasto zostanie zapieczętowane. No dobra, fajnie, jak tak mówisz, to... Co wy to pierdzielata, kurde. Dobra, jeszcze co do podsumowania, bo nie wiem, czy to będzie koniec gry, nie wiem. Zobaczymy za chwilę. Jak pogadamy z Leto, to za bardzo mi się go nie chce atakować, ponieważ... tu jedno zadanie niewykonane, dobra, to jest moja wina. A tu jeszcze co? Powracają wspomnienia. Aha, dobra, to też nie będzie skończone. Okej, okay, tylko dwa... Trzy, cztery zadania niewykonane. Powiem szczerze, że... Że mało. Wykonane. Bardzo mi się podoba ta część. Chociaż słodkiejsza lepiej. Jest bardzo, bardzo trudna, ale też... trudno atakować tutaj niektóre potwory. Właśnie też się mylałem, jak zwracaliście mi uwagę, żeby atakować swoim mieczem właśnie nie na potwory, tylko na ludzi. Na przykład strażników, a srebrnym to jest na potwory właśnie. Zwracaliście mi uwagę, ale powiem, że mi się lepiej atakowało tym i tym. Najgorzej to mi się atakowało tym srebrnym, powiem szczerze. O jest, to i Leto. Leto, kurde, grubas i łysa pała. To on. Poczekaj na mnie. Geralt. To sprawa między mną a nim. Nie musisz. Muszę. On wie, jak straciłem pamięć. Czekaj na mnie przy bramie miejskiej. Jeśli nie wrócę w ciągu godziny, ruszaj w drogę beze mnie. Okej, dobra. Ale osiłek. Kurde. Długo to trwało. To błyskotka z megaskopu Shini. Podmieniłem diamenty. Ten w megaskopie miał skazę, niewielką, ale wystarczającą, by wypaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. Pozwoliłem jej uciec. Jesteś bez serca. To, co jej zrobią królewskie tajne służby, będzie znacznie boleśniejsze i długotrwałe. Zapewne. Jesteś gotów odkryć kartę? Każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... Wódki? A co tam? Daj. Zaschło mi w gardle. Za starą znajomość. O kurde. Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają, de gustibus non est disputandum. Przesilenie zimowe 1270. Midinvern. Noc magii. Leto nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Yennefer. Nie da się zabić upiora. Można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szans zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja.
Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Dobiliśmy targu. Moja dusza w zamian za duszę Yennefer zgodził się bez wahania. Chłopie, Geralt, zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo wisielców i dziki gon. Zabrali mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. O Jezu! Opowiedz mi o Yennefer. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni, bredziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty. Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakterek. Dała się nam wyznaki. Wodziła Egana, próbowała nas poróżnić. Po tym, jak je poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. Byliśmy w sercu cesarstwa, a w Nilfgaardzie czarodzieje z takimi odruchami albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na placu zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby. Mnie, Egana, Serita i Yennefer. Cesarskie tajne służby? Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Vatiera de Rido, a parę tygodni później samego cesarza. Ja, prosty wiedźmin. Co z Yennefer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Yennefer, z jakichś względów była dla Emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. Cesarski wywiad ma swoje sposoby. Wiem tylko, że Yennefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Vatiera. Później pojechaliśmy zabijać królów północy. Więcej nie wiem. Zatem jest w cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy dziki gon? Każdy wiedźmin noszący na szyi wężowy medalion zna to miejsce. Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadkę upiornych jeźdźców. Wiesz, kim naprawdę są jeźdźcy dzikiego gonu? Z tego, co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny jarmarczną sztuczką. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm, pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem upiory gonu. To duchowa emanacja, awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod drzewem wisielców. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Materialne skurwysyny, najzwyklejsze w świecie? Swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obcy. Wiesz, skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata, nie zostały przyzwane. Same się tu dostały. Zapewne nawet dla nich jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach. Takich jak twój i Yennefer. Tak. Czyli elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? Domyślam się, ale to nie twoja sprawa. Dlaczego wiedźmin zgodził się zabijać ludzi dla innego człowieka? Dla cesarza, Geralt. On nie jest zwykłym człowiekiem. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na kolanniki. Dlaczego? Obiecał odbudować szkołę węża.
Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły wiedźmińskie na południu upadły dawno temu, a sami wiedźmini stali się banitami bez prawa wstępu do większych miast. Poza Eganem i Seritem jest jeszcze dwóch wiedźminów ze szkoły węża, których znam. Nie wiem, gdzie są, nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać, wrócić do domu. Dlaczego na mnie czekałeś? Wiedziałem, że nie odpuścisz, że będziesz mnie ścigał. Nie mam zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo nic już nie znaczy. Nigdy nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz. Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców, ilu się da. Winę zwalić na czarodziejki. Wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. I wiesz, co mnie najbardziej bawi? Trafiliśmy na bardzo podatny grunt. Niezależnie od wyniku wojny, jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem burdel, jak mawia twój przyjaciel Jaskier. Jak skontaktowałeś się z Shiną? Gdy już dowiedziałem się o Loży, nie było większych problemów. Na początku patrzyła bardzo uważnie na każdy mój ruch. A wyglądam jak wyglądam. I jeśli tego chcę, każdy prędzej czy później zaczyna mnie traktować jak tępego osiłka. Kręciłem się wokół Shiny i zabiłem dla niej parę bestii. Marudziłem, że jestem nieszczęśliwy, że świat jest niesprawiedliwy. Zadbałem też, by kilku wiarygodnych świadków mogło nas powiązać. Takie zabezpieczenie na przyszłość, gdyby mnie złapano. Jednocześnie przygotowywałem się do zamachu na władcę Kowiru. Pierwotnie to Esterad Tysen miał być pierwszą ofiarą tajemniczych zabójców. No, zanim do tego doszło, Shila zleciła mi zabójstwo Demavenda. Los się do mnie uśmiechnął, już nie musiałem jej wrabiać, wystarczyło tylko wykonać zlecenie i pójść za ciosem. Skąd wiedziałeś o Loży? Od cesarza i Vatiera de Rido, cesarskiego arcyszpiega. A oni wyciągnęli to z Yennefer. Odzyskała pamięć? A nie mówię, że świadomie to niosła na koleżanki. Podejrzewam, że znaleźli sposób, by dobrać się do jej wspomnień bez jej wiedzy. Przy moim przesłuchaniu był też czarodziej. Młody, dumny oficer wywiadu. Dostarczono mi listę czarodziejek zasiadających w Loży. Przy rozmowie był sam Emyr, Vatier i ja. Tylko oni wiedzieli o misji. Jak udało ci się zabić Demavenda? Dzięki czarom Shili. Znaliśmy każdy jego ruch, zwyczaje i zachowania straży, wszystko. Pozostało tylko zadać ostateczny cios. Mieliśmy bardzo komfortową sytuację. Ale i tak było ciężko. Ledwo uszliśmy obławie. Gdyby nie Skojatel i Orveta, znów pomysł Shili, nie udałoby się. A tak nie dość, że udało się zabić Demavenda, to jeszcze byliśmy kompletnie poza zasięgiem Loży i mogliśmy zaplanować zamachy na Foltesta i Henselta. Skąd wiedziałeś, że Foltest przyjdzie do klasztornej samotni? Plan zabicia Foltesta ułożyliśmy z Jorvetem. Król Temeri nie krył się z tym, że zamierza rozprawić się z Lavaletami. Byłem pewny, że będzie chciał zabrać Benkarty, a gdzie chowają dzieci w czasie oblężenia, jak nie po klasztorach? Musiałem zostać mnichem, ale nie mogłem przyjść do klasztoru i powiedzieć, że spłynęło na mnie objawienie. To byłoby niewiarygodne. Dlatego patrol Ariana natknął się na oddział wiewiórek torturujących bezbronnego mnicha. Dzielni wojownicy przepędzili elfy, a ja znalazłem schronienie w klasztorze. Nikt nie zauważył, że nie jesteś okaleczony? Mnich, który mnie leczył, dostał dużo orem w zamilczenie. Odbyła tylko pożyczka, potem go zabiłem. Tylko umarli nie zdradzają tajemnic. A potem wystarczyło czekać na rozwój wypadków. Kiedy zobaczyłem, że wchodzisz do komnaty z Foltestem, pomyślałem, że plan się nie uda. A na szczęście nie rozpoznałeś swojego starego drucha. Kiedy postanowiłeś pozbyć się Orveta? Kiedy zorientowałem się, że nie będę mógł nim manipulować. Był zbyt spostrzegawczy i niebezpieczny. W każdej chwili mógł przejrzeć moją grę. I to był błąd. Póki chronili cię Skojatel, byłeś nie do ruszenia. Ale też nic nie mogłem zrobić. Gdybym dobił Ciarana... Ale nie dobiłeś. Dzięki temu udało mi się skonfliktować cię z Jorvetem.
i zmusić do ucieczki. Pamiętaj, pozwoliłem ci żyć, a mogłem zabić. Pamiętam. To ciebie Sheila szukała we Flotsam. Zgadza się. Chciała się mnie pozbyć. Wciąż myślała, że panuje nad sytuacją. Założę się, że sądziła, że mi po prostu odbiło, albo że to Jorvet mnie zmanipulował. A w tym czasie północ pogrążała się w coraz większym chaosie. Dokładnie. Ty byłeś największym problemem. Mogłem cię zabić wtedy w Elfich Ruinach, ale nigdy nie byłeś moim wrogiem. Nie udało wam się dopaść Henselta. Wszystko się pohędożyło przez klątwę Sabriny. Po pierwsze utknęliśmy w kryjówce w wąwozach, po drugie zjawiła się Sheila i pilnowała Henselta jak oka w głowie. Ale jego śmierć nie była już niezbędna. Wtedy los uśmiechnął się do nas po raz drugi. Dowiedziałem się o obradach i próbie wskrzeszenia Rady i Kapituły. Idealny moment na wielki finał naszej misji. Opowiedz mi o... Miotała się w gorąco, w końcu doszło. A, co dalej? To było, ktoś o tym jak... Dobra. Cesar. Tak po... Co z... Nie widziałem Cesar. Zatem... A przynajmniej... Dobra. Kończmy to. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki. Po łyku. Trzymaj. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę. I nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię. Nie, idź, ja nie chcę. Wiem wszystko, co chciałem atakować. Wiedzieć. Nie. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Żadnych gruźb życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt. Cześć, Leto. Na razie. Mrówka! Czy to... Nie mrówka, tylko Biedronka! Wow! Poczekam, Biedronka. Biedronka. Czy to jest? Biedronka, czy to kurde jest? Nie wiadomo, co to było. Wow! Wrota się otwierają! A przed nami, kurczę! Tuzin wojsk, albo nie wiem, więcej, może kilkadziesiąt oddziałów wojsk, kurde, ale jednak nie. W poszukiwaniu zabójców królów Wiedźmin przeszedł długą drogę. Spotykał ludzi sprawiedliwych i łotrów, a wśród tych drugich Bernarda Loredo. Loredo sprzedał Flotsam królestwu Kedwen i rozgonił nieludzi na cztery wiatry. Flotsam stało się bazą wojskową, z której wkrótce wysiedlono cywili. Vedirn, Wiedźmin, był świadkiem wielkiego zwycięstwa Saski i Smokobójczyni. Dolina Pontaru, niepodległa kraina leżąca w górnym Edirn, stała się ziemią obiecaną dla śniących o wolności wyrzutków.
Nawet Zoltan Chivay, stary Wyga, uwierzył w sen o krainie szczęśliwości. Jednak dla marzycieli i architektów nowego porządku nadchodziły złe czasy. Czarne chmury nad Temerią gromadziły się już od śmierci Foltesta. Kraina pozbawiona króla była jak kawał sukna, który rozszarpywali między sobą baronowie. Ci drobni padlinożercy pierzchli jednak w popłochu, gdy po zdobycz przybyli drapieżcy. Zjazd w Lochmuin przypieczętował bowiem los foltestowego królestwa, które zostało podzielone między Radowida Redańskiego i Henselta, władcę Kedwen. Ano prawda, Hensel przecież żył. Geralt z Rivii był świadkiem upadku Rady i kapitału. Mieli go zabić, ale jednak nie. Teraz, po wydarzeniach w Lochmuin, obie instytucje zostały przywrócone. W ofierze zostały złożone Sheila de Tancarville i jej wspólniczki. Jednak Radowid wymagał od dumnych czarodziejów również pokory i lojalności. Nie wszystkim to odpowiadało. Ale się zmienił ten Radowid od pierwszej części. Kurczę. Zwykłego gwałtu, bardzo się zmienił. Królewskich dekretów. I to bardzo. W tych niespokojnych dniach, wtedy wszystkie postacie się tutaj bardzo, bardzo się zmieniły. Ale też mają charakterek. Kurczę, na przykład Zoltan. What the fuck? Co to jest? Któż mógł przewidzieć, że burza nad Królestwami Północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Rivii. Po napisach końcowych obejrzyj zakończenie gry. No okej. Okay. Gra Wiedźmin 2 jest oparta na twórczości Andrzeja Sapkowskiego. No to wiem, wszystkie części są przecież. No, jedynka, dwójka i trójka. A co do trójki, to pewnie dopiero się pojawi pewnie po nowym roku, ale zobaczymy jeszcze, wiecie. Albo za jakiś, nie wiem, zobaczymy jeszcze kiedy się pojawi. Bo mam jeszcze dużo właśnie, dużo serii mam do nagrania jeszcze. Jeszcze muszę skoczyć właśnie Bucika jeszcze i tak dalej, tak jak tam... Nie skończyłem tych serii, na przykład jeszcze Wormsy mi zostały właśnie jeszcze. Kalujares właśnie jeszcze. O, Kalujares. To jest bardzo krótka gra, ale nie wiem czy ja będę ją nagrywał jeszcze. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Nie chcę, żeby wszystkie serie właśnie były zakończone, a później byłoby dobrze właśnie. Byłoby już, zakończone wszystkie gry na moim kanale. I tak dużo zakończyłem już tych serii, bardzo. No tam na przykład GTA 4, San Andreas, trójka, Outlast, dodatek od Outlasta, Wiedźmin 1 właśnie, co tam jeszcze, Gothic właśnie, jedynka, dwójka jeszcze będzie po Wiedźminie wrzucona, właśnie będę ją nagrywał jeszcze po Wiedźminie właśnie, trójka pewnie będzie dopiero po dwójce, zobaczymy jeszcze jak nam wyjdzie to, zobaczymy jeszcze. Artyści lokacji, dobra, ja wam już tego nie będę... pokazywał. No i cóż. Widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy się w kolejnej serii. To będzie właśnie Obcy albo Gothic. Zobaczymy jeszcze. Cześć.